Słuchajcie, ale przy okazji muszę wam powiedzieć o dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to, kurczę, wiecie co? Znowu zaczynam nowy projekt. Znowu, ale nie z takim grymasem, ale z takim uśmiechem. Słuchajcie, robię w tej chwili, budujemy, tworzymy prototyp, projekt pod tytułem Box in Click. Jest to platforma, na której będzie można znaleźć magazyn w dowolnej części kraju oraz wynająć swoją powierzchnię, jeśli takową posiadamy. I nie ukrywam, słuchajcie, jest to projekt, o którym myślałem, pomysł, o którym myślałem 2 lata. 2 lata ten pomysł czekał tak naprawdę, ale czekał w mojej głowie, nie w szufladzie, tylko w mojej głowie. I miałem wiele prób, aby ten projekt ruszyć, moi drodzy, tak? Wiele razy próbowałem z wieloma osobami, nie udało mi się. Puściłem posta i udało się go właśnie w tej chwili teraz zrobić. Powiem wam więcej za chwilę. Cześć moi drodzy, w dniu dzisiejszym opowiem o 3 tematach, które ostatnimi czasy miały miejsce u mnie w firmie i u mnie też tak jakby osobiście poniekąd. Pierwszy temat to jest to, że już dzielę działkę w Miłoszewie, już mam pierwszych klientów. W skrócie zakup za 155 tysięcy, sprzedaż na poziomie 450 tysięcy, więc no trzykrotnie więcej otrzymamy niż wynosił zakup. Drugi temat to biorę pod uwagę sprzedaż swojego biznesu Self Storage, ponieważ chciałbym stworzyć platformę i o tej platformie zaraz wam też dzisiaj powiem. Platforma będzie się nazywała Box in Click i to będzie też związane czy powiązane tak naprawdę z Self Storage'em. I trzeci temat, słuchajcie, to jest nowy produkt, który będziemy wprowadzać w firmie, w tej spółce naszej, ale o tym wam już chyba mówiłem. I jeszcze kolejny w sumie temat, już czwarty. To jest taki, że dzisiaj jest 27, słuchajcie, września, a 3 dni jeszcze czekam tak naprawdę na to, aby minął termin, dzięki któremu będę mógł zacząć budować budynki gospodarcze służące prowadzeniu gospodarki leśnej. I o tym czekam jeszcze, słuchajcie, jak to mi przejdzie, czyli czekam jeszcze 3 dni. I jak to mi przejdzie, to mam działkę jeszcze z moim innym kolegą, słuchajcie, w górach, z widokiem na Tatry Słowackie. I jak tam postawię taki budynek gospodarczy, to wtedy będzie taka petara, że jak zakupiliśmy działkę za 78 tysięcy, wystawiłem ją za 150, miałem tam klientów, ale każdy się boi, że tam nic nie postawi, nie? Więc jak ja już postawię taki budynek gospodarki, do gospodarki leśnej, to tą działkę będę chciał sprzedać za 3,5 stówy. Więc zarobię na tym gdzieś tak, myślę, z 200 tysięcy gdzieś. Tyle, moi drodzy, zaraz wam zacznę mówić po kolei o tych wszystkich tematach. Moi drodzy, minął cały dzień dzisiaj. Ja już jestem tak jakby po 16. Chciałbym wam coś nagrać i odnieść się do tych tematów, które powiedziałem wam w dniu dzisiejszym o poranku. Więc zacznijmy od tego Miłoszewa. Słuchajcie, Miłoszewo to jest to działka, która ma 2,2 hektara. Zakupiliśmy ją za 155 tysięcy złotych, oczywiście nie finansowałem tego ze swoich środków, tylko zaprosiłem do współpracy kogoś, kto ma pieniądze i w ten sposób stałem się właścicielem połowy tej działki, dzięki czemu w momencie, kiedy ją podzielimy, mam gdzieś nawet mapkę, zaraz wam pokażę, ona została podzielona na de facto 7 działek, z tego jedna działka stanowi część drogi dojazdowej do tych działek, czyli drogę wewnętrzną, pozostałe 6 działek wystawiłem za 69 tysięcy każdą. Więc mamy 70 tysięcy razy 6, 420 tysięcy, a nie 450, tak jak powiedziałem wcześniej. Ale na jednej z tych działek zamierzam postawić domek na drzewie, tak? I na tym domku na drzewie też chciałbym zarobić 20, 30 tysięcy. Dlatego ta kwota będzie wynosiła 400 tysięcy wzwyż. Nie wiem, zobaczymy jeszcze ile będzie. Złożyłem też na tą działkę, słuchajcie, wniosek o budynek gospodarczy oraz wniosek o przyłącze energetyczne. Jak będę miał prąd, to znaczy, że wszyscy właściciele tych działek też będą mieli prąd, bo ja ten prąd im po prostu udostępnię na zasadzie podlicznika. Jeśli chodzi o sam budynek gospodarczy, to po tym jak nagrałem wam tę pierwszą część tego vloga, zadzwonił do mnie telefon ze starostwa, z Wejherowa i okazało się, moi drodzy, że mają zastrzeżenia, że przepisy, a ustawa o prawie budowlanym nie zezwala na taki budynek. Więc ja poszedłem trochę w dyskusję z tym urzędnikiem, pan Łukasz chyba, nie pamiętam nazwiska, więc uzasadniłem mu, że w momencie, kiedy dostanę decyzję odmowną, będę zmuszony po prostu się do tego też odwołać. Odwołując się będę na podstawie istniejących przepisów, czyli na podstawie odpowiednich zapisów ustawy o prawie budowlanym i ustawie o lasach oraz na podstawie wyroków sądowych i oraz na podstawie odpowiedzi ministra środowiska, który odniósł się do budynków budowli w lasach. Tak, osób prywatnych.
Więc tyle, jeśli chodzi o Miłoszowo. Słuchajcie, byłem tam ostatnio spotkać się z dwoma klientami. Też wam chyba to zaraz pokażę. I jak byłem, to zabrałem sobie trochę tego, słuchajcie, trochę tego, tych grzybów, nie? Ale inna jeszcze jest, słuchajcie, ważna sprawa tak naprawdę, bo doszedłem do wniosku, skoro mam las, prawda? A teraz te drewno, drzewo w ogóle poszło strasznie do góry. Węgiel to już w ogóle nie mówię, bo ja słyszałem dzisiaj, że kosztował węgiel X, a teraz kosztuje 3X albo tam 4X, nie? To jest po prostu dla mnie niepojęte. Więc pomyślałem sobie, że jak mam ten las i pomyślałem sobie, że jak i tak będę musiał ten las lekko przerzedzić, to powinienem go w taki sposób przerzedzić, aby jeszcze na tym zarobić. Czyli reasumując, z planu urządzenia lasu, czyli z dokumentu, który mi pozwala wyciąć część tego lasu, wynika, że mogę wyciąć 65 metrów sześciennych drzew. Więc można sobie pomnożyć 65 metrów sześciennych, koszt wycięcia drzewa waha się od 70 do 100 zł za metr sześcienny, to będę musiał zapłacić, słuchajcie, 65 razy, powiedzmy, 90 zł, więcej nie będę. 6 tysięcy złotych mam, 5850, prawda? Więc 6 tysięcy musiałbym zapłacić za wycięcie tego drzewa. A ile teraz drzewo kosztuje? Drzewo kosztuje, patrzyłem, od 320 czy tam 350 zł, no nawet do 500 zł czy 600 zł, jeśli już jest tak jakby, wiecie, porąbane do palenia tam, do kominków czy do pieców. Więc jakbym sobie to wszystko pomnożył, to wyszłoby mi na to, że 65 metrów sześciennych razy 200 zł, bo 100 zł to będzie koszt wycięcia, to jest 13 tysięcy zł. Ale jak mam drzewa liściaste i iglaste, więc drzewa liściaste przeznaczę na opał, a drzewa iglaste przeznaczę na drewno konstrukcyjne. Więc wyliczam, z tych 65 metrów sześciennych pozyskam metrów sześciennych drewna konstrukcyjnego, czyli poddanego obróbce, jakieś połowę. Powiedzmy 30 metrów. 30 metrów. Koszt drewna konstrukcyjnego w Polsce to jest w granicach 2000. Czyli 30 metrów sześciennych razy 2000 równa się 60 tysięcy. Koszty. Minus 60 tysięcy, minus te 6 tysięcy, które zakładaliśmy do wycięcia. Minus poddanie obróbce, czyli pocięcie tego na te drewno konstrukcyjne, to będzie 60 metrów razy 150 zł, to jest 9 tysięcy zł. Minus 9 tysięcy zł. I minus jakieś 2 tysiące koszt transportu z miejsca A do tartaku i z powrotem. Minus 2 tysiące zł. Więc wyszło mi na to, że ja te drzewo ścinając, te drzewa, zarobię na tym 42 tysiące zł jeszcze. I mógłbym to albo sprzedać, albo mógłbym sobie zostawić to drzewo na następny rok i budować z tego konstrukcję dachu, wierzbę dachową, czy tam powiedzmy domki drewniane i tak dalej. Więc nawet nie wziąłem tego wcześniej pod uwagę, czy brałem to pod uwagę, to nawet liczyłem, dlatego znam te ceny. Ale nie wiedziałem o tym, że będę to robił jeszcze w tym roku, więc w dniu dzisiejszym pewnie jeszcze może nie, bo już jest po 16, zadzwonię pewnie w dniu jutrzejszym. Dzisiaj miałem troszeczkę ciężki dzień, bo musiałem jeszcze latać z ładowarką, odebrać od klienta, bo tam trzeba było coś poprawić. Ale idziemy dalej. Słuchajcie, mamy Miłoszewo, więc podzieliliśmy tą działkę. Wiecie, ile się na tym zarabia. Część osób z was chce kupić działkę leśną i to jest dobry pomysł. Tylko należy kupować te działki w taki sposób, aby one były kupione za odpowiednią cenę, żeby wam się lasy państwowe nie wpierdzieliły. Aby były dobrze zlokalizowane, czyli blisko gdzieś zbiorników wodnych, rzek, nie wiem, jezior i tak dalej. I po trzecie, aby ten las był lasem, a nie jakimś, powiedzmy, terenem zalesionym. Chociaż tereny zalesione są nawet też są ciekawe. Kolejny temat to jest sprzedaż self-storage'a. Słuchajcie, moi drodzy, tak, rozważam sprzedaż self-storage'a, ponieważ jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, ostatnio liczyłem, wczoraj sobie liczyłem, słuchajcie, przychodu mam z self-storage'a 6 tysięcy minus koszty, które ponoszę z tytułu dzierżawy, prądu i tak dalej. Więc zostaje mi około połowa z tego, z 3000 zł, ale to się wiąże z nowym projektem, który zaczynam tworzyć z Darkiem. Darek jest programistą z Trójmiasta. Puściłem posta na Facebooku, odezwał się Darek. Myślę, że to będzie coś fajnego. I to będzie generalnie taka platforma, słuchajcie, że Darek będzie odpowiedzialną osobą za sferę informatyczno-techniczną, a będę gościem, który po prostu wrzuci to na rynek. Oczywiście to lepiej, jak już fajnie ubierze. Pozyska może sobie jeszcze partnerów, inwestorów i tak dalej, wspólników.
Więc z Darkiem będziemy realizowali projekt pod tytułem Box in Click. Ja go tak nazwałem, ponieważ wydaje mi się, że platforma, która będzie zrzeszała właścicieli magazynu i osób, które chcą wynająć magazyn, i oprócz tego jeszcze podpowie Wam, każdemu z Was, że jeśli macie jakąś przestrzeń wolną, to nie musicie zakładać działalności, nie musicie płacić księgowej, nie musicie płacić podatków, jeśli Wasz dochód, czy tam przychód, przepraszam, nie będzie większy niż 50% średniego wynagrodzenia. W tym przypadku to jest około 1500 zł. Więc jeśli macie pokój, piwnicę na wynajem, a są nawet osoby, które skupują te piwnice, potem je wynajmują, będziecie mogli na tej platformie się zareklamować, ogłosić, przedstawić swoją ofertę, że macie do wynajęcia pokój, komórkę lokatorską, piwnicę, garaż, cokolwiek, i będziecie mogli na tym zarabiać, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Zero ZUS-u, zero pieniędzy na księgową, chyba podatki tam się płaci jakieś dokładnie, nie wiem, ale to jest napisane wszystko w ustawie. Więc ta platforma Box in Click będzie właśnie takim miejscem, gdzie chciałbym mieć większy zasięg, tak? Bo Sales Storage prowadzę w Elblągu, gdzie jest to ograniczony teren. Chociaż nie ukrywam, cały czas mam wszystko wynajęte. Dzisiaj zadzwonił klient, że coś rezygnuje, ale już mam kolejnego klienta, który na to miejsce wchodzi. No ja ten biznes będę chciał sprzedać komuś ze swoich lokalnych kolegów albo osób zainteresowanych, gdyż sprzedaję ten biznes z klientami, tak? Czyli moi klienci, moja reklama, to już prowadzę od 2 lat, więc część ludzi do mnie nawet wraca. Ostatnio dzwonił klient, który wynajmował kiedyś u mnie garaż, wyjechał za granicę, teraz wrócił, znowu chce wynająć. I ten biznes chciałbym sprzedać za kwotę X, powiedzmy 100 tysięcy złotych, aby przeznaczyć to w połowie na projekt, który Wam teraz mówię, Box in Click, a w połowie jako poduszka albo jako inwestycja w nieruchomości, które posiadam. Zamierzam też przeprowadzić remont właśnie odnośnie inwestycji lokalu na Starym Mieście, który kupiłem też z moim kolegą, aby go potem sprzedać z zyskiem. Ale nie o tym będzie ten odcinek. Kolejny odcinek, już mamy Self Storage, sobie tu zapisałem. A, wprowadzenie nowego produktu na rynek polski. Jest to firma, która wymyśliła i wprowadza na rynki europejski, światowy, gaśnicę. Jedną gaśnicę skierowaną do wszystkich rodzajów pożarów. Jest to niespotykane gdzie indziej w ogóle na świecie, więc pomyślałem sobie, że jest fajny temat i dlatego w niego wszedłem. W dniu dzisiejszym napisałem do Dave'a, bo tak się nazywa gościu, który ze mną rozmawia, że chciałbym zająć się to w taki sposób, że już mam wykupioną tą domenę firexo.pl, prawda? Czyli zrobimy kampanię najpierw informacyjną, nic nie sprzedając, przez 3 miesiące. Będziemy tworzyć taką zajawkę, że jest taki produkt, nie mówiąc w ogóle o cenie. No i potem chcielibyśmy się skupić, czy ja bym tak myślałem sobie, że będę musiał, już mam w zasadzie, kogoś od serwisów, tak, tych gaśnic. I jest w północnej części Polski osoba, z którą mam się spotkać w tym tygodniu, która będzie odpowiedzialna za serwisowanie produktów, które będziemy sprzedawać. Tutaj jest też jest bardzo ważne. Wezmę łyczek wody i wracam. Więc moi drodzy, ten produkt, te gaśnice, które będziemy wprowadzać, to będzie tak jakby chciałbym stworzyć nową spółkę. Nową spółkę, gdzie zaproszę do współpracy oprócz mnie. Jeszcze w tej spółce będą jeszcze 2 inne podmioty, albo chociaż jeden. Osoba, która od 15 lat zajmuje się zabezpieczeniami w dużych ośrodkach przemysłowych, w dużych halach, ale nie pod kątem gaśnic, ale pod kątem zabezpieczeń, wiecie, takich jak systemy alarmowe, jakieś systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowe i tak dalej. Więc ja w tym przypadku podzielę się tym tortem z jedną albo z kilkoma osobami po to, aby być bardziej przygotowanym na to, aby wejść na rynek z tym produktem, tak? Czyli już niedługo firexo.pl, mam nadzieję, bo jeszcze umowę nie podpisałem, ale zamierzam ją podpisać w ciągu najbliższych dni, gdyż, tak jak powiedział to mój kolega, ściągniemy te gaśnice, przeprowadzimy testy, sprawdzimy wszystkie certyfikaty, które są niezbędne i testy, które mają. I dopiero w późniejszym terminie będziemy, wiecie, szykować kampanię marketingową na rynku polskim. To też jest wszystko do przemyślenia, bo trzeba to zrobić, jak wiecie doskonale, umiejętnie, z głową, na spokojnie, ale trzeba to robić z odpowiednimi ludźmi, więc ja zapraszam do tego pozostałych ludzi. Co mamy jeszcze? A i ten budynek gospodarczy, słuchajcie, no tak jak Wam powiedziałem, ktoś zadzwonił do mnie ze starostwa, czekam jeszcze na te 3 dni, jeśli się okaże, że mogę, to będę stawiał taki budynek gospodarczy na jednej działce, potem na drugiej działce i na trzeciej działce w górach jeszcze. I słuchajcie, moi drodzy, kiedyś Wam powiedziałem o apartamentach na Kaszubach. W dniu wczorajszym puściłem posta na Facebooku, gdzie szukam w zasadzie, słuchajcie, inwestora, który mógłby 1 000 000 zł
włożyć w remont tych budynków. Milion złotych, ja określam, jest warta ta działka, czyli 7800 metrów kwadratowych i 300 ponad metrów powierzchni użytkowych lokali. Jeszcze możliwość nadbudowy 150 metrów, czyli łącznie będzie około 500 metrów powierzchni użytkowych lokali, apartamentów i potrzeba na to miliona złotych, nie? Ciężko znaleźć osobę, która ma taki kapitał milion złotych, bo zazwyczaj takie osoby jak mają milion złotych, to one mają swoje projekty, swoje plany, moje swoje pomysły, ale szkoda, bo na przykład jeśli byśmy znaleźli 20 osób z Was i każda z tych osób wpłaci 50 tysięcy, 20 osób razy 50 tysięcy mamy bańkę. Ja wyliczyłem, że jest potrzebna bańka. Jak to wyliczyłem? Jeśli mamy 450 metrów kwadratowych powierzchni użytkowych lokali, apartamentów. I wyliczyłem średnio na podstawie tego, co ostatnio remontowaliśmy z moim wspólnikiem, jego apartamenty i też będę swoje, a mam 15-letnie doświadczenie w branży budowlanej, to wiem, o czym mówię. Więc 450 metrów, jeśli byśmy policzyli po 2,5 tysiąca, chodzi o remont, prawda? Razy 2500, to mamy 1 125 000 zł. Ja wiem, gdzie można jeszcze tą cenę zbić. Skąd to wiem? No bo robiłem już takie rzeczy, także nie będę Wam tego teraz tłumaczył. Wiem, że można. Więc jeśli potrzebujemy do tej inwestycji bańkę, no to może warto byłoby rozważyć, żeby osoby się do tego projektu zrzuciły. Ale jak? No jak zabezpieczyć osoby, które mogłyby się zrzucić i żeby miały pewność, że zarobią z każdych 50 tysięcy zarobią 100 tysięcy. Nie śmiejcie się, bo tak to zaraz Wam wyliczę. Z każdych 50 tysięcy albo z każdych 100 tysięcy zrobię Wam 200 tysięcy. Wiem, jak to zrobić. Już Wam tłumaczę. Słuchajcie, prosta sprawa jak nic. Bańkę kosztuje nieruchomość, czyli te budynki z tą działką. I bańkę będzie kosztował remont, nie? Tego obiektu, tych obiektów, budynków. Więc jeśli założymy, że mamy 450 metrów kwadratowych, to zadaję Wam teraz pytanie, za ile można sprzedać metr kwadratowy apartamentu w Kaszubskim Parku Krajobrazowym w stanie deweloperskim z dostępem do linii brzegowej jeziora? Ja to sprawdziłem już. Najniższa cena to jest 10 tysięcy, ale są też ceny 14 tysięcy, 15 tysięcy, ale żeby nie było tak kolorowo, to ja policzę 10 tysięcy. Czyli mamy 450 metrów kwadratowych razy 10 tysięcy złotych sprzedaż apartamentu 1 metra kwadratowego. To chyba nie muszę Wam tego wyliczyć, że to jest 4,5 miliona złotych. Więc jeśli mamy milion nieruchomość, milion wartość inwestycji, po dodaniu daje nam dwie bańki, tak? Wartość inwestycji, wkładu. A jeśli sprzedamy całość za 4,5 miliona, minus podatek, bo to trzeba też zapłacić przecież, 4,5 miliona, powiedzmy podatek dochodowy, podatek VAT. Oczywiście można zrobić pewne rzeczy, ale 500 tysięcy, czyli pół bańki, wyniesie nas podatek. Tak liczę, tak? Czyli z 4,5 miliona zostanie nam 4 miliony. Minus Wasz zwrot z inwestycji bańka. Minus bańka dla mojego wspólnika za ten grunt i te budynki. To zostaje dwie bańki do podziału. I teraz rozumiecie, o co chodzi? Czyli jedna bańka jest dla Was do podziału i jedna bańka jest dla mnie, dla mojego wspólnika do podziału. Dlaczego? Bo my wchodzimy z tą ziemią, nie? Praktycznie. Z całą. Wartą miliona złotych i wydajecie milion. Więc pomyślcie, moi drodzy, kto da Wam zwrot z inwestycji 100% w ciągu jednego roku. Na działkach leśnych zarabiam, tak jak Wam tłumaczyłem wcześniej, 300%. Na działkach na Mazurach zainwestowaliśmy z bratem, w zasadzie brat zainwestował, ja to przerobiłem. 70 tysięcy, niecałe chyba z tymi geodetami, czy 70 tysięcy, niech będzie 70 tysięcy, a wyciągnęliśmy 9 razy 55 tysięcy. Kurczę, to jest 9 działek, tak średnio razy 45 tysięcy, razy 45 tysięcy. No, to trochę zarobiliśmy. Sami sobie policzcie, jak chcecie. Dobra, słuchajcie, więc ja myślę, że fajnie jest to,
że jest taka możliwość. I teraz, żeby zabezpieczyć, słuchajcie, wasze pieniądze, ja już podjąłem kroki, aby mój kolega Krzysztof, który jest, tak jakby powiedzieć, takim radcą podatkowo-prawnym i razem ze swoją koleżanką, mają przygotować umowę, nie? Pod to, pod tym kątem. Więc słuchajcie, jeśli ktoś z was naprawdę ma ten budżet, tylko ja nie chciałbym, żeby to był budżet rzędu 5000 zł, bo to zbyt dużo byłoby tych osób, ale jeśli byśmy przyjęli, że tych osób będzie 20 i każda osoba wpłaci te 50000 zł, to możemy zrobić deala. Fajnie byłoby, już kiedyś wam proponowałem, ale się nie udało, więc teraz proponuję po raz drugi. Ktoś się odezwał na mojego wczorajszego posta, żeby zainwestować tą bańkę. Zobaczymy, jak to pójdzie, bo jeszcze nie robiłem takich tematów dużych na parę baniek. Ale musi być zawsze ten pierwszy raz, dlatego trzeba to robić. Moi drodzy, tyle. Trochę nudny może był ten odcinek, ale wartościowy o treści, jeśli chodzi, które chciałem wam przekazać, tak? Budynki gospodarcze, podział działek leśnych, gdzie działki leśne, mój nowy projekt, sprzedaż self-storage'a. O, jakby ktoś chciał was kupić Selblonga self-storage za 100000 zł, to same magazyny, garaże, kamera, bramy kosztują pewnie 75-80 tysięcy, a 20 tysięcy doliczyłem do tego za moje know-how, które wkładam przy sprzedaży tego self-storage'a. Nie mówię, że nie wybuduję już nigdy self-storage'a, ale myślę, że na tą chwilę muszę, albo zostałem zmuszony, może nie zmuszony, podjąłem taką decyzję, żeby sprzedać ten self-storage, aby zainwestować w projekt, w który wierzę. Tak? Ryzyko? Pewnie, że jest ryzyko. Jak nie ma ryzyka, to nie ma zabawy. Tyle, moi drodzy. Która minuta? 18 minuta. Pokażę wam jeszcze pokrótce, co robiłem ostatnio na Kaszubach. Pokażę wam też przez chwilę, jak byłem na tych lasach. Więc to wszystko zobaczycie w tym odcinku. A ci z was, którzy będą chcieli, albo którzy myślą o inwestycji, śmiało do mnie dzwonić, tak? Zawsze, 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 zawsze. Jedna zasada. Win-win, tak? Uczciwie, bez ściemy, bez koloryzowania. Jak mamy zarabiać pieniądze, zarabiajmy je w taki sposób, aby każda ze stron była zadowolona. Kończę, moi drodzy. Która jest godzina w ogóle? 17:05. Trzymajcie się. Do następnego vloga. Cześć. Cześć, moi drodzy. Jesteśmy w Leroy Merlin. Przyjechaliśmy pod cement na wieniec. Dzisiaj będę wylewał do końca wieniec na Kaszubach, czyli na tym domku, który robię. Popijam sobie kawkę i może wam pokażę dzisiaj, jak już na jakim etapie jestem, jeśli chodzi o ten domek. Więc we'll see, jak to będzie wszystko wyglądało. Dam wam znać, widzimy się na miejscu za jakieś 1,5 godziny. Jedziemy na Kaszuby. Tutaj z boku leży w zasadzie, albo stoi, jak można to nazwać, kuchnia, którą będziemy później montować u niego w apartamencie. A w dniu dzisiejszym będziemy wylewać wieniec na moich murach. Czyli wieniec na te mury, abyśmy potem mogli na tym osadzić ten dach. W związku z czym czeka mnie dzisiaj, nas czeka ciężka praca. Mamy jeszcze jednego pomocnika tam na miejscu, który będzie nam pomagał. No i chciałbym dzisiaj ten wieniec wylać, bo nie ukrywam, tydzień temu wylałem tylko część, bo ekipa, którą zamówiłem, nie przyjechała i musiałem niestety sam wszystko, słuchajcie, tyrać. I się wkurzyłem na nich po prostu i już powiedziałem sobie szczerze, że już nie chcę, żeby mi wylewali ten wieniec. Pomaga mi właśnie ten mój znajomy i jeszcze jedna osoba na miejscu. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Pokażę wam na miejscu, jak ten domek, mury wyglądają obecnie. Moi drodzy, pokażę wam fajną rzecz, że ta moja działka, w zasadzie moja i wspólnika, graniczy z takim pięknym, tutaj nazywa to strumykiem, czy tam, no strumykiem bardziej. Idę wam go pokazać. Więc zobaczcie, moi drodzy, ten strumyk wygląda tak i muszę znaleźć granicę, bo gdzieś tu jest granica. Za cholerę nie pamiętam gdzie.